Na polach kalendarza ukryłem dla Was skiny o łącznej wartości prawie 1000 zł, w tym kosę lub rękawiczki. Wybierz wolny numer od 1 do 40, zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! No bardzo długo nie było tego typu filmów na moim kanale. Dzisiaj od 50 zł do kosy na CSGO Skins. Jest to challenge, no kurczę, niewątpliwie bardzo trudny. Biorąc pod uwagę, że przez ostatni czas, no te kosy jednak troszkę do góry poszły. No ale od czego ja jestem? Zobaczymy, czy taki challenge jest do wykonania. No bo wydaje mi się, że jak taki challenge już wchodzi, no to rzeczywiście trzeba mieć bardzo duże szczęście. I niewielu osobom może się taki challenge udać, jak kiedyś próbowałeś. Oczywiście takie wyzwanie wykonać, no to daj znać w komentarzu. Daj znać, czy ci się powiodło, jak są w ogóle osoby, którym, że tak powiem, ten challenge się udał, to też się możesz pochwalić, tak? Zobaczmy, ilu tak naprawdę osobom z moich tutaj widzów się udało takie wyzwanie wykonać. Zaczynamy pierwszą bitwę. Myślę, że to jest dobra taktyka na taki challenge, czyli właśnie bitwy. No tylko trzeba te bitwy powygrywać. 10 zł kosztuje taka bitewka. No i zobaczmy. No szczerze nie mam pojęcia, jakie skiny ile tutaj kosztują. Bo zazwyczaj, no, obracam się tutaj, że tak powiem, w ciut troszkę droższych skrzynkach. No ale tu już będzie, no na pewno. No przez tą P250 to jest niestety to bitwa przegrana definitywnie. Oczywiście przypominam o konkursie. Jak chcesz oczywiście wygrać skina z kalendarza, no to daj znać w komentarzu numerek, jaki chcesz. Oczywiście zostaw suba z dzwonem, jak jesteś nowym gościem na kanale. Łapę w górę pod filmem, oczywiście dołącz na Discorda, bo to też jest ważne i też to będę sprawdzał. Ale przede wszystkim, jak jesteś tą pełnoletnią, użyj kodu Kroxy na CSGO Skinsie. Wystarczy, że zaloguj się z linku z opisu, bądź klikniesz sobie tutaj doładuj i wpiszesz oczywiście kodzik Kroxy przez 2x, dzięki czemu, jak jesteś nowym użytkownikiem, otrzymasz 2,50 na start i oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty. Przed każdą wpłatą możesz sobie tego kodu użyć i 10% więcej możesz zyskać. Więc dajmy na to, jakbyś chciał sobie zrobić taki challenge'ik, dajmy na to od 100 zł powiedzmy do kosy, no to możesz sobie wpłacić stówkę, dostaniesz 10 zł za free, stary. No to tak jakbyś poszedł do sklepu, wydał powiedzmy stówkę na jakieś zakupy i kasjerka powiedziałaby ci: a masz jeszcze dyszkę, kup sobie coś. A ty powiesz: nie dzięki, nie dzięki. No stary, z 10 zł, no możesz sobie fajne jeszcze rzeczy sprezentować, tak? Skrzynka na Dzień Kobiet jeszcze tutaj jest, więc no jedno myślę, że mogę tutaj otworzyć i zobaczyć, czy będzie to opłacalny biznes. No ale podejrzewam, że nie, bo to jest, że tak powiem, no przeważnie inwestycja bezzwrotna. Zobaczmy, co możemy dalej tutaj otworzyć. No jest skrzyneczka eventowa za 4,20 zł, czyli tutaj oczywiście... No ja, że tak powiem, no jestem zobligowany chyba otworzyć tę skrzyneczkę. Bardzo lubię, że tak powiem, no tutaj takie skiny zielonawe, bardzo ładnie się prezentują, bardzo lubię tę skrzynkę. Zobaczmy dalej, jest USB flashback, tylko no, czy właśnie, czy to będzie jakkolwiek coś kosztować. 10 zł! Okej! No powiem, że robi wrażenie. Zróbmy sobie bitewkę jeszcze jedną. Generalnie bardzo lubię robić dla Was takie challenge, bo w tych challenge'ach mogę sobie pootwierać skrzynki, których normalnie bym na moich odcinkach nie otwierał. Na przykład Chocolate Case albo właśnie Amber Case. To są skrzynki, które zawsze jakby chciałem na odcinku otwierać, no ale ze względu na to, że nie kosztują one jakoś mega dużo, no to zawsze uważałem, że otwieranie ich na odcinku będzie takie trochę nudne. No ale jakoś dzisiaj mamy challenge'ik, no to możemy, że tak powiem, spróbować naszych sił, no ale... No tutaj no już będzie bardzo ciężko, żeby z tej ostatniej skrzyni coś tutaj trafić, co nam da faktycznie, chociaż... No ja nie mogę, ej, gdyby te pierwsze dwie skrzynki nie zintowały, to uważam, że był jakiś potencjał, że był jakiś potencjał na wygranie. Mamy tutaj jeszcze z cashbacku jakieś skiny, więc je sobie sprzedamy. No jest to bitwa na 30 zł, no ja niestety tyle nie mam. Ale możemy sobie inną bitewkę stworzyć. No procentóweczki też tutaj są. Może to procentówki będą kluczem do sukcesu w takim challenge'u. No ale to nie dzisiaj. Wrzućmy taką skrzynkę. No jeszcze raz to Chocolate Case. Ta grafika w ogóle tej skrzynki czekoladowej jest tak psy zajebista. No ale mówię, no zazwyczaj nie otwieram taki skrzynek. I gościu znowu do mnie dobija. To jest chyba ten sam. Zobaczmy, no. No widzę, że... Ojojojojojoj! 15 zł! 15 zł! Mamy 19. 19,78. No powiem, o to chodziło, stary. Bardzo mnie się to podoba.
Tutaj 10 skrzynek widzę, może dołączymy do tego 21 zł. No dobra, jeżeli przegramy tą bitwę, to będzie naprawdę bardzo krucho i bardzo ciężko wrócić nam do tego filmu jakkolwiek. No bo teraz, kurczę, no powoli, stopniowo coś tam zaczynało nam się udawać. Ale to jest kwestia, stary, jeden strzał, jeden mocny strzał jakiś, typu, nie wiem, coś za 150 zł, dajmy na to, z jakiejś takiej taniej skrzynki i challenge jest do zrobienia, tak? I challenge wtedy jest do zrobienia, no tylko trzeba coś właśnie ustrzelić na takim fajnym procencie. 6,17 w ogóle to P2000 nas tutaj na prowadzenie. Oj, no ale teraz, no tak się nie bawimy chyba. Mam nadzieję, że tutaj, no, uda się wrócić do tego. Bo strata, chociaż AWP, no. No nie, no, no gdzie? 71 groszy. 6 zł strat. Oj. No to GG's, choć. Ej! Ja nie znam się na cenach skinów tych tańszych, stary. Czemu ja myślę, że te takie skiny właśnie jak ten Deagle kosztują nie wiadomo ile. No ale dobra, no niestety, no jakby to był underdog, no to bitwa do ugrania jak najbardziej, no ale niestety, no kurczę, no zaczynało się dobrze, ale teraz, o, wpierdzielam się tutaj na drugiego, no i zobaczmy, skrzynka jakaś tutaj muzyczna, aha, z tymi, oj, Easy Forest tutaj definitywnie, a bo to jest underdog, come on, o to chodzi. Ej, jak zobaczyłem to Easy Forest, to mówię, nie no, no to jest win 100% dla tego gościa. No ale underdog tutaj uratował, no i patrz, i 31 zł w tym momencie. Dołączę sobie do tej skrzynki. No 25 zł ta skrzynka. Zobaczmy, nie ma tu underdoga, jest to normalne otwarcie i... No szczerze, no... To może być game changer tego filmu! Mamy to! 41 zł! 41 zł! Nadrabiamy to, co straciliśmy na początku! O to chodzi! Dobra, mamy underdoga tutaj! 29 zł ta bitwa! Na przemian tutaj widzę, gości pododawał skrzynki. No jest to underdog! Ojejku, myślałem, że to będzie dobrze dla nas, no ale... Że ten obrzyn tyle kosztuje, to tego się, no, nie spodziewałem. 27 Galil. No próbujemy. No proszę, żeby ta P90. No nie. To było bardzo ryzykowne, ta bitwa, co zrobiłem. Ojej. No tu już chyba się nic dobrego dla nas nie wydarzy. To jest 8 zł niestety przewagi. No underdog, no tak niestety nie działa. No i kolejny tutaj, że tak powiem, Fajsemenik. No do kiermany mojego oponenta, stary. Wygrał sobie 48 zł. No. Jakbyśmy tą bitwę jeszcze wygrali. Jak to nie mam? Aha, bo ma 19 zł. Jakbyśmy wygrali tą bitwę, stary, to ja już tutaj widziałem kosę. Ja już miałem w oczach tą kosę, którą mógłbym mieć. No dobra, machnijmy sobie coś na rozluźnienie. Ninja Case. No to jest w sumie taki Ali. No jeżeli tego nie wygramy, zaryzykowałbym na 3 osoby. No i liczymy na łódź szczęście, stary. Liczymy, że będzie to otwarcie, które nas uratuje, które da nam jeszcze cień szansy na powrót do tego filmu, do tego challenge'u naszego, którym jest zrobienie kosy z 50 zł, skrzynia ninja i... Chciałem dać underdoga. A to jest właśnie to, o czym mówię. Jeden strzał wystarczył i połowa sukcesu byłaby za nami. No 128 zł niestety sobie gościu wygrał. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jak chcecie więcej tego typu challenge, to zostawcie oczywiście łapę w górę. A jak się kiedyś uda, to kosę wypłacimy i rozdamy któremuś z was. Dzięki za oglądanie. Widzimy się jeszcze dzisiaj. Siema!